Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3, Krew i Wino. Witajcie moi drodzy. Okej, słuchajcie, cóż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie. Obecnie znajdujemy się w krainie Tysiąca Baśni. Ale to wszystko wam wytłumaczę, co się wydarzyło. Mianowicie dokonałem wraz z gwardzistami księżnej oraz moimi dwoma zaprzyjaźnionymi wampirami szturm na Duntyn. A więc na posiadłość, w której powinni ukrywać się szantażyści. Jednak po przybyciu tam okazało się, że nie ma żadnego szantażu. Że tak naprawdę cały ten plan, włącznie z uwodzeniem Deklafa przez jego ukochaną, tak ją nazwijmy w cudzysłowiu, wszystko zaplanowała sobie pięknie Siana. Siana, a więc siostra księżny Henrietty, która jest dotknięta klątwą Czarnego Słońca. No i słuchajcie, cały plan polegał na tym, aby zemścić się na osobach, które skrzywdziły Sianę, ponieważ ona została wygnana z królestwa. Między innymi właściwie jedynym powodem jej wygnania była ta klątwa, tak naprawdę. I to, że osoby dotknięte tą klątwą, no są dosyć okrutne, dosyć przebiegłe i takie, no dosyć nieprzyjemne w obyciu. Oczywiście Geralt miał już w swojej przeszłości do czynienia z królewnami, ponieważ tak właściwie to się dotyczy królewn, które zostały urodzone właśnie w czasie Czarnego Słońca. Miał już do czynienia z nimi. Na przykład opowiadanie o rzeźniku z Blaviken. Dlaczego Geralt jest zwany rzeźnikiem z Blaviken? Właśnie jest to, wiąże się to z tego typu postacią. No i dobrze, słuchajcie, wylądowaliśmy obecnie w iluzji. W świecie, który został stworzony przez nadwornego maga. Tego tutaj księstwa tu są. Aby dzieciaki tu się mogły bawić. Tutaj się bawiły obie księżniczki w czasach swojego dzieciństwa. No i Siana została tutaj uwięziona przez swoją siostrę. No i aby się stąd wydostać, musimy odnaleźć magiczną fasolę. Magiczną fasolę Jasia, którą na pewno wszyscy dobrze znają z bajki, z baśni. No i słuchajcie, możliwe, że coś na ten temat wie jakiś Juzio. Nie wiem do końca, jakiego Juzia chodzi. Musimy go tutaj odnaleźć. Niedawno stoczyłem tutaj walkę z wiedźmą, złą wiedźmą. No i dobra, słuchajcie, ruszajmy. A, jeszcze zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Mianowicie miasto Beauclair jest obecnie pacyfikowane przez wampiry, co tak dosyć nieprzyjemnie się... Jest dosyć nieprzyjemne dla mieszkańców. Ponieważ Deklaw się strasznie wkurzył, kiedy dowiedział się, że jego ukochana i siostra Anny Henriety to ta sama osoba i został po prostu wydymany przez nią. Strasznie się wkurzył. Powiedział jej, że ma się z nim spotkać za 3 dni albo zniszczy Beauclair. No i jak na razie niszczy dosyć skutecznie. Jedynym sposobem, aby zaprzestać tą rzeź, jest zmuszenie Siany do tego, aby z nim pogadała. Mieliśmy też do wyboru to, aby odnaleźć jakiegoś pradawnego wampira, któremu wszystkie wampiry wyższe są winne posłuszeństwo i w ten sposób powstrzymać Deklafa i go zabić tym samym. Ale wybrałem tą opcję, w której tak właściwie nikt nie musi ginąć. Oczywiście ta wersja zdarzeń będzie bardzo, bardzo nieprzychylna dla samej księżnej. Ale słuchajcie, znajdźmy, pogadajmy z tym Juziem. On tu gdzieś musi być. To... co właściwie dzieje się w mieście? Leje się krew, więc musimy się śpieszyć. Spokojnie, w krainie bajek czas płynie inaczej. Możemy tu siedzieć i tydzień, a na zewnątrz minie tylko kilka minut. Spokojnie. Jakieś dziwne ślady są. Nie do końca wiem, co one, z czego to są ślady. W zasadzie znajdujemy się w iluzji.
To są kurwa skrzaty. Skrzaty przypominają mi trochę nekery. Mój miecz się troszkę psuje. Teraz tylko naprawię. Dobra, naprawmy sobie miecz. O, tutaj mam taki sam miecz jaki mam. Ponieważ ja używam obecnie Ami, tak. Dobra, naprawmy go sobie. Ta jest naprawiony, jak ten się tu miewa. No, też go trzeba będzie naprawić. Jak tam? No, mamy 100%, więc spoko. Zbyt sympatyczne te skrzaty. Miały chronić krainę bajek przed intruzami. Takimi jak ty. No cóż. Czekaj się, bo źle idziemy chyba. Tak, ona idzie za mną. A ja sobie tu gdzieś powędrowałem. Miałem tutaj iść na górę. Tak, tędy miałem biec. Idzie ona? Tak, idzie. I bardzo dobrze. Jednorożce! Złapmy je, to nie trzeba będzie wszędzie łazić na piechotę. Ja biorę różowego. Tu myślę, że się akcji może przydać. No. No chodźżeż tu, kurde. Dobra, ja wsiadam. Fajne uczucie, co? Przypomina mi o dzieciństwie. Nie zgoła oczy. Możesz rozwinąć? Wolałbym nie. Oczywiście o Yennefer. Jedź, kurde. To kurna za wilki są, panie. To on! Muszą! Zaraz go zagryzą! Spokojnie! Siema! A powiem szczerze, te wilki całkiem prawdziwe. Jak na iluzję. Spokojnie. Już po wszystkim. Wcale nie! To jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! Nie przejmuj się. On zawsze kłamie. To ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki, aż ludzie przestali mu wierzyć. Ten sam. Słuchaj, mały. Jaś mówił, że wiesz, co się stało z jego 3 fasolkami. Wcale, że nie wiem! A w ogóle to uwaga na wilki! Co za koleś? To będzie ciekawa rozmowa. No dobra, do rzeczy. Załóżmy przez chwilę, że jednak wiesz, co się stało z czerwoną fasolką. To gdzie mogłaby być? O, na pewno nikt jej nie połknął. O, nie, nie, nie! Na pewno nie! Oczywiście, ale gdyby, to kim byłby ten nikt? Co jej nie połknął? Człowiekiem! Najbardziej ludzkim człowiekiem! W całej bajkowej krainie! Ludzie! Wilki! Chodu! Co za dzieciak? To się połknął, naprawdę? Na pewno nie słyszałeś, co się stało z niebieską fasolką? Może jednak sobie przypomnisz. Podobno leży gdzieś tam, w szczerym polu. Tak po prostu? I nikt jej nie pilnuje? Nikt! 3 razy nikt! Na pomoc! Wilki! Jesteś pewien, że zupełnie nic nie wiesz o żółtej fasolce? Jest gdzieś bardzo, ale to naprawdę bardzo głęboko. Właściwie to całkiem pod ziemią. I kto ją ma? Łysy parobek. Który wcale, ale to wcale na nikogo nie czeka. W ogóle. Ludzie! Wilki! Jeszcze słowo o wilkach, a pokroję cię na kawałki i skarmię nimi ryby, rozumiesz? Dobra, pora na nas. No dobra, pora na nas. Uważajcie na wilki!
Trudny rozmówca. Bo ja wiem. Wystarczy wziąć poprawkę na to, że zawsze kłamie. A właściwie mówi przeciwieństwo prawdy. Mhm. To gdzie teraz? Nie jestem pewna. Więc po prostu odwiedźmy pozostałe bajki. Przynajmniej te najważniejsze. Może wtedy wskazówki Józia nabiorą sensu. Nie ma tego znowu tak dużo. Czerwony kapturek, trzy świnki, złotowłosa i trzy niedźwiadki, długowłosa i dziewczynka z krzesiwami. No dobra, to do roboty. Dobra, ale najpierw chcę tu jeszcze posprzątać po tych wilkach, bo ja nie lubię zostawiać. Ciekawe, czy to miejsce zostanie nowe. Musiałaś uwielbiać to miejsce, co? Z początku, ale dzieci szybko się nudzą. Nawet herbatka z księżniczkami w końcu staje się rutyną. I co wtedy? Wymyślałam nowe zabawy. Na przykład, co się stanie, kiedy każę złotej rybce wyjść na brzeg? Siema, skrzatusy! Wow. Dobra, pozałatwiane. Starolistną koniczynę znalazłem. Prawdę? Ono przynosi szczęście, nie? Tu jest mój jednonożec. Chodź, mój jednonożcu. Dobra, jedziemy. To jest tablica ogłoszeń, naprawdę? Na, dziewczynka z zapałkami, czy tam z krzesiwami. I kot w butach. Przynajmniej w kapeluszu kot. Może w butach też. Jakieś zadanie poboczne. Może je sobie wykonam. Zlecenie od gęsi. To coś nowego. Naprawdę będziesz się tym teraz zajmował? Prawdziwy wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. No dobra. Tutaj pogadajmy z tą dziewczynką. Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fistechu? To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Ale może chcesz... Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, niekradzione, rybko. A co dziś z tą wstążką? Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Kochani, pójdźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, Straszycie mi klientów. Jeszcze jakby jacyś byli. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. Serio? Wolę chyba zapłacić. Dobra, zapłacę te 500, co mi da. Zapłacę za tę wstążkę. Tyle wystarczy? Wystarczy.
No, a teraz spadajcie! Właściwie to po co ja jej kupiłem tą wstążkę? Przecież to przez nią teraz giną ludzie. No dobra, mów. Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki. Dobra, słuchajcie, a może zerknijmy sobie na zadanie poboczne dotyczące... Gęm. Udajmy się do gęsi, moi drodzy. No to niedaleko. Tak, mój jednoróżec. Ale zobaczyłem sobie mapę? Nie mogę zobaczyć mapy. Niestety. Dobra, załatwmy te skrzaty. Dobra, poszło. Chyba nie straciłem aż tak dużo życia. Jakieś mięso jest? Ktoś tu by jakieś króliki pozabijał? Tam jest mój jednorożec. O, to domki świnek, kojarzysz, nie? Były sobie świnki się. Wygląda na to, że wilk zdmuchnął już im domek ze słomy i drewna. Został murowany. Powinniśmy tam zajrzeć. Pamiętasz, co mówił Józio? Jedna z fasolek leży w szczerym polu i pilnuje jej trzy razy nikt. Ta może być to. Dobra, ale najpierw zajmiemy się tym zadaniem pobocznym, zleceniem dla gęsi. Przy okazji, dopóki tu jestem, nie? No potem może być z tym problem. Tu jest gdzieś gąska. Domu jej nie ma. Co my tu mamy? O, są jakieś ślady. Pióro złamane. Doszło do walki. Pióro złamane. Doszło do walki. No dobra. Dokąd ślady prowadzą? Tędy. Wierzę. Gęś musiała mocno bić skrzydłami. Albo ktoś ją skupił. Uważaj, skrzaty! Daj, zatłuc mi to! No. I porobione. Dobra, tu mamy papierze. Jest. Dobra. Mamy trop. Hej, patrz, tam między drzewami. Jakiś obóz, czy coś? Bronić kończy! Złote jaja będą nasze! Zasłuchaj cię! Bandyci! Rumcajs! Siema, panie Rumcajs. Zaczcy ją trzyma? Lepsze jaja złożę na wolnym wybiegu? Gdzie klucz? Chwila. Rozejrzyjmy się tu jeszcze trochę. Dobra. Biedna gęś. Dobrze, że wywiesiłaś to zlecenie.
Inaczej bym cię tu chyba nie znalazł. Gęś, co znosi złote jaja. Hej, patrz! Złożyła dla ciebie złote jajo. Żeby wszyscy zleceniodawcy byli tacy hojni. Co prawda wolałbym magiczną fasolkę, ale nie będę narzekał. No pięknie, mamy... 5 punktów dostępnych. Zerknijmy sobie. Bo to może się nam przydać do czegoś. Dobra, co ja tu jeszcze mam? Przelanie gniewu. Możliwe rzucanie znaków na najniższym poziomie i większa moc znaku do 10-5 wymaga 3 punktów adrenaliny, które zostają użyte. Jakieś chyba już co do mieczy, bo mam wszystko, co bym chciał. No, mam takie wrażenie. Chociaż, kurde, może tutaj coś z defensywy. A weźmy se to, co mi tam szkodzi. Obrażenia otrzymywane w trakcie uników są zmniejszone 20%, to by się mogło przydać. O co tutaj chodzi? Że co, że rzucam znaki kosztem adrenaliny, tak? A może to? Jednak zróbmy tam, ile tam? Wszystkie punkty bym na to wydał. Dobra, niech będzie zrobione na maksa. Ja bym to sobie wrzucił może tutaj zamiast tej niezabijalności, która jest taka średnia swoim drogiem. Pracy z powodu zlecenia na bezdy? Taka praca. Nie wierzę. Musiało być coś jeszcze. W sumie spędziłem kiedyś w Beauclair kilka beztroskich miesięcy. Może dlatego mnie tu ciągnęło. No tak. Jeśli raz odwiedzisz to sam, zawsze będziesz chciał wrócić. Dobrze. Moi drodzy, no naprawdę, tu są, to jest taka dosyć bajeczna... bajeczne miejsce. Słuchajcie, zajrzyjmy do tych świnek. To je ominąłem. Myślę, że warto by tam było zajrzeć. Jeszcze któryś? No spoko, dosyć szybko sobie poradziłem z nimi. Jednorożcu, gdzie jesteś? Zróbmy to tutaj inaczej. Odbiegnijmy, żeby był poza minimapą. Tak, i tu się nam pojawił. No. Szturchaj mnie, tylko szukaj fasole. Jedziemy! Nie będę cię szturchał, moja droga. Chociaż na pewno Geralt by poszturchał. Czemu nie? W sumie. Laska niczego sobie. Dobra, jedziemy do tych świnków. A na końcu... Ej, to jest ten człowiek. To jest cesarz. Moje nowe odzienie zobaczyć mogą tylko ludzie mądrzy i w świecie. A, dobra, już kumam. A to jest tęcza, gdzieś na końcu jej powinien być garczek złota. Dobra, zapukajmy do tych świnków. No dobra, no podświetliło mi dom, ale nie mogę zapukać do drzwi. Przynajmniej nie mogłem przez moment. A może zrobimy to tak? No, zawsze jakaś opcja, nie? Chociaż świnie raczej nie wydają się być zadowolone z tego faktu. Nie spodobało im się to. Szła ci ochota? Boże, się... To są dziki, nie świnie, panie! Ja pierdzielę! Dobra, czas na świniobicie. Dobra. Tak.
jedną z głowy. Osa oszołomiona trochę. Dobra, ostatnia. Spoko. Im zadaje większe obrażenia, znaczy im ma więcej punktów adrenaliny, tym mój miecz zadaje coraz to większe obrażenia. Znaczy ładuje się taka moc w nim i przy następnym ataku ona się wyzwala. Trochę jak ten. Jak Iris, czyli miecz Olgierda. Tyle, że łatwiejsze w użyciu, bo miecz Olgierda podczas tego wybuchu tej energii z miecza, no to jednak on zabierał punkty życia Geraltowi. Działał to też tylko i wyłącznie przy użyciu silnych ciosów. A tu po prostu zwykły cios jest potrzebny. O, tu coś jest. Mamy fasolkę, moi drodzy, mamy fasolkę. Zły wiedźmin huchał, dmuchał i proszę, mamy fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe? To ty masz poczucie humoru? Oj, coś czuję, że ktoś chyba sobie wpadnie w oko. To takie dziwne? No bo wiesz, przyszedłeś taki naburmuszony, mamroczesz tym swoim monotonnym barytonem, a tu proszę, dowcip. I to całkiem udany. No dobra, my tu gadu-gadu, a robota czeka. Szukamy dalej. No dobra. Nie chcecie kontrasty. Fasolkę mamy już z głowy. I co? Podoba ci się tu? Nie. W ogóle nie lubię magii, iluzji, portali i tak dalej. Zawodne to wszystko jest. Kawaler starej daty, co? Lubię taki. A to nie jest ten, co szczury właśnie zaklinał muzyką? No właśnie. Wabiszczur. Powrót Wabiszczura. Pamiętam, był kiedyś taki film. Tylko, że porąbana wersja. Dobra, słuchajcie, idziemy teraz znaleźć trzy niedźwiadki. Mój dziadek mi kiedyś opowiadał tą historię o niedźwiadkach. Ale myślę, że ją wszyscy doskonale znają. Dobra. Co tu się dzieje? Dzień dobry. Żartujesz? Uwielbiałam. Moja młodsza siostrzyczka. Taka piękna, taka słodka. Ale jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała. Może nie mogła. I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżną. A, proszę cię. O. Mieliśmy jechać do niedźwiadków, a jednak trafiliśmy do czerwonego kapturka i mamy tutaj śpiącego złego wilka, który jest chyba wilkołakiem tak naprawdę. Nie, on jest, to jest śpiący wilk, taki troszkę bardziej wilkołak, przebrany za babcię. Dobra, pogadajmy z nim. Słuchaj, no, możemy porozmawiać. Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo daję, ostatni raz piłem z Rumcajsem. O, Siana, kopelat, trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. No, czego chcecie? Możesz napić się z nami. Szukam magicznych fasolek, koleś. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale... Gdzie ona jest? Mów! Nie tak głośno! Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne. A ta już z groźbami. Cała Siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili.
że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zozie pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać o fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! A, nerwus z tego wilka. Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię. Pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. No to co teraz? To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec? To proszę, wykaż się. Skocz do studni i go wyłów. No ruchy, ruchy! A, tak czułem. Zresztą to się zgadza z tym, co usłyszeliśmy poprzednio od tego kłamczucha. Że... jedna fasolka znajduje się bardzo głęboko pod ziemią. No dobra. Czas skoczyć do studni. Połamanie nóg. Dobra. Skaczemy. Nie jest to aż tak głęboko. Coś tu jest na dnie. Zwłoki. Mamy kapturka. Dobra, mamy wrócić do Siany. Chyba tędy dałoby radę. Tak, czułem, że tu będzie zatopiony korytarz. Niestety nie posiadam eliksiru orka, który umożliwia oddychanie pod wodą. Ale raczej nie będzie to potrzebne. Tak jak ani razu wcześniej nie było mi to potrzebne w tej grze. Nie no, może raz było potrzebne, bo chyba raz się, czy dwa razy się utopiłem. Przez penetrowanie jakichś starych wraków. Jak połów? Udany. Patrz, co mam. Nie twój rozmiar. Ja go wezmę. Ładnie mi? Ładnie. Tak. Całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Niech zgadnę. Wcielisz się w rolę wnusi? Mhm. A ty w myśliwego. Dobra, pobawimy się. Z złym wilkiem. Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Już mamy czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Siana zajmie jego miejsce. Co? No, nie mogę wam zabronić. Więc... Wnusiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnusiu. A czemu masz takie wielkie zęby, Żeby cię łatwiej zjeść. A to... Siema. Dokąd to, panie wilku? Załatwiony, proszę bardzo. Pamiętasz, co Józio mówiło o czerwonej fasolce? Mają człowiek,
Na pewno jej nie połknął. Mhm. Trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. No, to jesteśmy krok bliżej celu. No co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości. Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano? No pewnie, że jestem ciekaw. Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Skończyłaś na tym, jak cię wywieźli. Szlachetni kawalerowie Stusson. Zatrzymali się dopiero w Puszczy Keddu. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zeżre. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. Tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To byli bandyci. Brodaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją. Zgwałcą. Albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi. Przygarnęli mnie. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach, aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Może trzeba było tam zostać? Może. Może powinna była zapomnieć o tym wszystkim. Ale ja tak nie potrafię. Ciągle czuję wściekłość, jakby to wczoraj mnie wygnano. I wiesz co? W końcu pomyślałam, że skoro chcieli potwora, to dostaną potwora. Sporo przeszłaś. Tak. A moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Tylko za to, że o mnie zapomniała. Dobra. Starczy pogaduszek. Chodźmy. Dobrze. A więc słuchajcie, może teraz w końcu te niedźwiadki, co? Albo dobra, moi drodzy, tak właśnie zerknąłem sobie na zegar i twierdzę, że chyba można by to było zakończyć tutaj ten odcineczek. No i cóż, moi drodzy, no cóż, słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.